Następnego dnia Zosia przychodzi na lekcję w towarzystwie Adriana. Dziewczyna jest zdenerwowana, bo chłopak czekał na nią rano przed domem, żeby odprowadzić ją do szkoły. Ale ja nie chcę z tobą rozmawiać. No ale dlaczego? Uprzedziłaś się do mnie? Nie, to ty się na mnie uparłeś. Czego nie rozumiesz, że nie chcę z tobą chodzić? Jezus Maria, dlaczego nie chcesz ze mną chodzić? Bo nie. Jezus, zobaczysz, że się do mnie przekonasz. Naprawdę, zobaczysz. Nie sądzę. Wiki. Co jest? Może trzymaj mnie, bo zaraz zamorduję tego Adriana. Dalej szaleję? No tak, dzisiaj przyszedł po mój dom. Co? Żebyś wiedziała. Wychodzę z klatki, a on stoi przed domem i mówi mi: cześć, odprowadzę dzisiaj do szkoły. Czujesz? No, no i co zrobiłaś? No jak to co? No, przyszłam tu z nim. No poszliśmy w tą samą stronę. Nie, to jest jakaś masakra po prostu. Żebyś wiedziała, muszę coś zrobić, bo inaczej zwariuję. Dobra, chodźmy do szkoły. Dobra, chodź. Zosia czuje się osaczona przez Adriana. Razem z Wiktorią zastanawiają się, co zrobić, żeby chłopak się od niej odczepił. He, to nic nie da. Przecież Adrian tak naprawdę nie robi nic złego. No niby tak, ale jak chcesz go odstraszyć? Gdybym miała chłopaka, to by była inna sprawa. No ale ja go nie mam. No to znajdź sobie jakiegoś. Mam szukać chłopaka tylko dlatego, żeby Adrian się ode mnie odczepił. Trochę bez sensu. To znajdź sobie kogoś, kto by udawał twojego chłopaka. W sumie to mogło być dobre. Tylko kto? No, na przykład Igor. Ej, to może się udać. Adrian tak jest do niego mega zazdrosny, bo myśli, że kręcimy. Tylko myślisz, czy się zgodzi? No zagadaj do niego, no i zapytaj się. Hej, Igor, możemy pogadać? No i co jest? Kurczę, mam takie głupie pytanie. No mów śmiało. Czy mógłbyś udawać mojego chłopaka? Słucham? No wiem, że głupio to brzmi, ale pytam poważnie. Ale dlaczego miałbym udawać twojego chłopaka? Pamiętasz, Adriana wczoraj się do ciebie przyczepił, bo myślę, że ze sobą chodzimy. A ten świr, co za tobą chodzi tak cały czas? No totalnie się do mnie przyczepił i potrzebuję mieć chłopaka, no wiesz, żeby się ode mnie odwalił. No w sumie, czemu nie? Serio? No, jaki problem? To super, mega się cieszę. To ile tak by miało to trwać? Tylko kilka dni, mam nadzieję, że wystarczy. No dobra, tak? Okej. Okay. Super, mega się cieszę, to jesteśmy w kontakcie. No, jasne. No, papa. No, to papa. Wydaje mi się, że pomysł z udawanym chłopakiem może być niezły. Przecież Adrian, jak zobaczy, że z kimś chodzę, to na pewno nie będzie mnie podrywał. To znaczy, mam taką nadzieję.